Proszę o zabranie głosu pana Szymona Modrzejewskiego, który przybliży nam 36-letnią działalność społeczną remontową Stowarzyszenia Magurycz na cmentarzach w Polsce, Ukrainie, Gruzji oraz Bośni i Hercegowinie. Bardzo proszę. Dzień dobry, ale tłum jak na cmentarzu. Przepraszam, jeszcze tylko włączę to, co mam, co chcę państwu pokazać. Nazywam się Szymon Modrzejewski. Od 36 lat organizuję prace społeczne, remontowe prace społeczne na cmentarzach pozbawionych opiekunów. To jest bardzo ważna cezura dla nas, dlatego że wokół nas jest sporo cmentarzy opuszczonych, zupełnie serio opuszczonych. W tym na przykład w Polsce są to, jest to wcale nie mała liczba cmentarzy rzymskokatolickich opuszczonych. Natomiast od tych pozbawionych opiekunów no, odróżnia je to, że opuszczenie nosi w sobie znamiona jakiegoś zaplanowanego działania, do którego nikt nie został zmuszony. A te pozbawione opiekunów to takie, które, do których opiekunowie zostali albo wymordowani, albo wysiedleni w najzwyczajniej świecie. Działaliśmy do tej pory na, w tym roku ta liczba się zaokrągliła, to jest 150 cmentarzy w 4 krajach. Od 15 lat działamy w Ukrainie, od 1987 roku przede wszystkim w południowo-wschodniej Polsce, ale nie tylko. Pracowaliśmy także na Mazurach, na Pomorzu i na Dolnym Śląsku, także w Lubelszczyźnie. Jesteśmy tak naprawdę bardzo niewielką, czy właściwie skromną grupą ludzi. Tytuł tego, co pan był łaskaw zapowiedzieć, jest, zdaje się, że żyjemy wśród zmarłych, no to my chcemy jeszcze im dać życie. No skoro mamy wśród nich żyć, to dajmy im żyć. Tym zmarłym oczywiście, to przewrotne. Wychodzimy z założenia, i to zdanie, które wskaże mi jest, to nie jest nasza reprodukcja, jakby powiedział Julian Tuwim. Ono brzmi, że cmentarze pełne są ludzi, bez których świat nie mógłby istnieć. Przy czym nas te cmentarze interesują przede wszystkim jako żywa materia pamięci. Znaczy coś, co bez nas tak naprawdę zginie i w gruncie rzeczy jest stworzone dla nas, bo to my te cmentarze mamy odwiedzać i my mamy z nich czerpać, to my mamy wspominać, płakać, śmiać się. To już zależy od tego, co kto w cmentarzu upatruje. Ja je postrzegam jako raczej przestrzeń radosną, chyba że mamy do czynienia z cmentarzami ofiar jakichś koszmarnych wydarzeń. Natomiast podstawą tego działania jest właśnie praca społeczna, czyli nieodpłatna, jak się teraz mówi, wolontarystyczna, i do tej pory przewinęło się już ponad 1000 osób. To są w zdecydowanej większości obywatele polscy, od 15 lat także obywatele ukraińscy, ale także parę osób innych narodowości, ponieważ w tym tytule wspomniałem Bośnię i Hercegowinę, to chciałem powiedzieć, że podjęliśmy tam pracę na jednym cmentarzu polsko-serbsko-ukraińskim, dokładnie 10 lat temu, na skutek zabiegów serbskiego profesora geografii, który był też wówczas, miał lat 80, pracował z nami na cmentarzu i to za jego sprawą to się odbyło. Szkoda, że nie zyskało ciągu dalszego, zwłaszcza że cmentarzy polskich, czy z polskimi pochówkami jest w Bośni około 40. W Gruzji pracowaliśmy sami, niestety bez miejscowej Polonii, która kompletnie zignorowała nasze starania, i to jest wyjątkowo niemiła sytuacja, ponieważ doświadczenie pokazuje, że tam, gdzie nie jesteśmy w stanie lokalnej społeczności zaangażować, tam te działania bardzo szybko, znaczy one nie tracą sensu, te wyremontowane nagrobki będą bez wątpienia dłużej trwać. W ogóle mówmy się, że my się zajmujemy przedłużeniem pamięci. Ta pamięć, te nagrobki nie są wiecznotrwałe. Pamięć nie jest wieczna. Bardzo jestem ciekaw, ile z państwa osób umiałoby wskazać 8 swoich pradziadków.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No cały niezły wynik, ale w tym gronie nie zaskakuje specjalnie. Natomiast mogę od razu powiedzieć, że zdecydowanie większość nas... Ja tego nie oceniam. Mi chodzi tylko o to, że pamięć jest krótka. Niezmiernie krótka. Większość z nas nie potrafi tego zrobić. I o ile mamy taką pamięć, nie wiem, powiedzmy historyczną, szkolną, o tyle na ogół ona się do tego sprowadza i wcale tak szczególnie nas losy naszych własnych rodzin nie interesują. Przy tej okazji mogę powiedzieć, że jestem Polako-Niemcem. Moja mama pochodzi z rodziny saksońskich rolników, którzy osadzili się na Mazowszu pod koniec XVIII wieku. A jednocześnie ci sami Niemcy uczyli medycyny w Kijowie do rewolucji. W związku z czym chyba stąd moja atencja dla Ukrainy i spraw ukraińskich. Więc przewinęło się ponad 1000 wolontariuszy. To się wyraża pracą na 150 cmentarzach i liczbą w tym momencie, ja dzisiaj, przepraszam, spędziłem sporo czasu, żeby ją uściślić. To jest w tej chwili 2978 nagrobków, krzyży przydrożnych, kaplic, chrzcielnic, obiektów, kamiennych obiektów związanych ze społecznościami, które w tej chwili w miejscach, w których pracowaliśmy, w większości nie funkcjonują. I właściwie to chciałem po prostu Państwu pokazać, 15 minut to jest strasznie mało, no nie pokażę 2978 nagrobków, natomiast pokazać, jak to mniej więcej wygląda. To jest taka ultra skrócona wersja tego, co robimy. I właściwie te zdjęcia tak naprawdę pokazują stan przed i po. Jeśli starczy czasu, to pozwolę sobie pokazać taki proces w całości. Natomiast to się sprawdza do tego, że wchodzimy na cmentarz, mniej lub bardziej zaniedbany, mniej lub bardziej zarośnięty, mniej lub bardziej istotny w miejscowościach przede wszystkim nieistniejących, ale także istniejących. Zostajemy taki oto nagrobek i po dwóch dniach pracy okazuje się, że to można naprawić. Ba, można to naprawić siłami społecznymi. I tutaj dla nas nieocenioną pomocą jest pan profesor Janusz Maza, nie wiem, czy jeszcze tu jest, najwyraźniej nie, ale nie szkodzi. To od niego uczyłem się ja. Od 1987 roku i nadal uczę się tego fachu. Znaczy nie mówię o konserwacji. Ja zasadniczo jestem kamieniarzem, natomiast nieustannie uczę się remontować nagrobki. To pierwsze to był cmentarz Łemkowski w Beskidzie-Miejskim. To jest święta rodzina z bardzo niezadowolonym Chrystusem. Ja mu się nie dziwię, że jest niezadowolony, bo tata stracił głowę, ale tylko na chwilę. To jest bardzo niesławna miejscowość, Huta Pieniacka. Co ciekawe, tak to będzie złośliwe. Potomków mieszkańców Huty nie interesował cmentarz i właściwie nadal specjalnie interesuje. Interesuje pomnik. Myśmy pojechali i wyremontowali nagrobki. Jest ich tam bodaj 23. Cmentarz został założony bardzo późno, w roku 1927 dopiero. I ulegał czasowi oraz brakowi opieki, który w przypadku osób wysiedlonych, no, a zwłaszcza wymordowanych, zupełnie nie dziwi. To jest cmentarz Łemkowski w Beskidzie-Miejskim. Tak, do klejenia trzeba czasami odwracać krzyże do góry nogami. Ba, jak się je produkuje, to też się je obraca do góry nogami bardzo często. Nie zacieramy śladów wojny. Ten nagrobek jest uszkodzony wielokrotnie i nie jest naszą rolą przywracanie mu, że tak powiem, całej jego okazałości. Dla nas najważniejsze jest to, że trwa. Znaczy, nas interesuje przede wszystkim trwanie, estetyka mniej. Nie zawsze to jest zadowalające, ale jednak powoduje, że przynajmniej ten nagrobek można odnaleźć. To ciekawa historia, bo Państwo obserwując nas na cmentarzu powiedzieli, że u nich na tyłach gospodarstwa jest krzyż. I to jest właśnie ten krzyż. I to bardzo miłe, bo to są Polacy, którym wcale nie podobał się stan tego krzyża. I choć nie mieliśmy tego w planie, to poszliśmy go naprawić. To jest cmentarz żydowski w Baligrodzie. Ja z ciekawością wysłuchałem pana dyrektora, chociaż właściwie wszystko to wiem. To dość ciekawe, bo te działania wsparł bardzo, bardzo sympatycznie Michał Szudrich. Jedni z jego pradziadków tam spoczywają. Niestety nie wiadomo gdzie, bo większość macew z tego prawie hektarowego cmentarza zniknęła. Natomiast zachowały się te najstarsze z nich.
I to są właśnie te z lat 30., no są starsze z lat 20. XVIII wieku. To miejsce przed pracami wyglądało tak, w trakcie i po pracach wyglądało w ten sposób. Teraz nie wygląda tak ładnie. I to jest właśnie jedno z tych miejsc, w którym niestety społeczność lokalna zupełnie, właściwie do społeczności ja mam chyba mniej żalu, więcej do miejscowych władz. Ten cmentarz z powrotem jest zarośnięty. To jest szarobród, to jest właściwie Podole. Tam pojechaliśmy remontować najlotki polskie, ukraińskie i żydowskie, żeby pokazać, że warto. To znowu jest Łękowszczyzna i nagrobek wyciągnięty gdzieś z rowu. To znowu jest szarobród i cmentarz ukraiński graniczący z cmentarzem polskim. To jest jeden ze starszych nagrobków, z którymi mieliśmy do czynienia, pochodzący z początku XVIII wieku. Bardzo niepozornie wyglądający, kryjący prochy niejakiego Jacka, który zmarł w roku 1703. Cmentarz zwany Kozackim w miejscowości Podkamień, stosunkowo niedaleko Lwowa. To był taki dość prosty przykład prostej rekonstrukcji. Te krzyże nie miały trzonów. To nie jest trudne, żeby je dorobić. Większość wolontariuszy Magurycza to kobiety, tak przy okazji. To nie jest tak, że ja się tu panią przypisuję, natomiast kobiety są efektywne, a panowie są efektowni. To jest ta różnica, która w pracach wolontariackich ma olbrzymie znaczenie, bo panie są cierpliwe, a panowie chcą zrobić coś znaczącego i dużego. No to panowie stawiają wyczyszczone nagrobki, ale wyczyścić zwykle czyszczą je panie, bo to wymaga cierpliwości. To jest jedna z naszych dum, która stoi do dziś. To jest nagrobek sklejony z 250 fragmentów. To podczas pracy nie wygląda zbyt okazale, ale już po pracy zdjęcie zrobione 20 lat później wygląda znacznie lepiej. Z tym nagrobkiem oczywiście, jak z każdym innym, wiąże się ciekawa historia. No, każde ludzkie życie to ciekawa historia. To znowu jest Podkamień i nagrobek. Przed chwilą była dziewczyna przy nagrobku. To był nagrobek polskiego księdza, a tuż obok jest pochowany ukraiński ksiądz grecko-katolicki, więc pomyśleliśmy, że pokażemy też, że dla nas nie ma to, nie robi to różnicy. Chociaż jest tak, że bardzo mi jest też miło widzieć panią dyrektor i w ogóle widzieć pracowników Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą, bo muszę przyznać, że znaczy to nie chodzi o to, że już 3 razy udało nam się zdobyć w Polonice dotacje. Chodzi o to, że nareszcie ktoś zwrócił uwagę na to, że prace społeczne nie mogą być wykonywane przez osoby po prostu do tego niepowołane, niewyposażone w stosowną wiedzę i to bardzo cieszy, że w programie, z którego dotacji korzystamy, są takie warunki, które powodują, mam nadzieję, że prace wykonywane przez skądinąd ludzi dobrej woli są wykonywane poprawnie. Bo niestety bardzo wiele przykładów pokazuje, że takie podejmowane samorzutnie działania, no cóż, pokazują, że jesteśmy narodem mistrzów, gdzie każdy zna się na konserwacji kamienia i w ogóle po prostu wie wszystko w tej sprawie i nie potrzebuje niczego poza worek cementu z kastorami i farby cieszynki białej. To znowu jest nagrobek przed i po pracach. I tak te przykłady mogę właściwie mnożyć, mnożyć przez 2978. Jest ich bardzo, ja zawsze mam kłopot i nie wiem tak naprawdę, które zdjęcia wybrać. Trochę mi niezręcznie, że tak rzadko pojawiają się na nich wolontariusze. To jest najstarszy krzyż nagrobny, jakim się zajmowaliśmy. Dzisiaj tutaj pani Oana Hawryli opowiadała o śladach Polaków na Podolu. Więc myśmy swego czasu zabiegali o ślady na Podolu po niejakim Ignacym Ścibur-Marchowskim. Niesamowitej postaci, człowieku, który w swoich dobrach uwłaszczył chłopów w 1796 roku. Nie był, w owym czasie nie był jedynym, ale jednak to był dość rzadki wypadek. Założył państwo mikowieckie, oprotestował budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, a na terenie jego państwa między innymi mieszkał niejaki Fedor Białaszenk, który zmarł w roku 1668, wtedy jeszcze tego państwa nie było. I to jest ten krzyż, na który natrafiliśmy zupełnie przypadkowo. To też jest w obszarze państwa mikowieckiego. Krzyż czy drzewo życia? To jest pytanie. To jest w Polsce
jeden z setek ukraińskich cmentarzy, dziesiątków, na których pracowaliśmy. Z krzyżami właśnie takimi z XVII, od do końca XVII do początku XIX wieku. To jeden z dziesiątków, czy jeden z 783 nagrobków, które wyremontowaliśmy na Łękowszczyźnie, czyli w Beskidzie Niskim. To jest akurat nagrobek polski na cmentarzu łękowskim, ponieważ Polacy też tam jednak występowali. To jest pani Mendelska, która wedle zapisu żyła lat 122. Nie jestem pewien, czy ktoś się w rachunkach nie pomylił jednak. Ale tak mówi inskrypcja. To jest znowu nagrobek w Podkamieniu. To jest nagrobek we wsi, w której mieszkam od 33 lat, zniszczony podczas rajdu samochodowego. To nie jest miłe doświadczenie. Znowu jest stan zachowania, to jest jeden z największych krzyży. On może nie wygląda tak szczególnie, zresztą w tej chwili rośnie tam las. On został przez nas naprawiony w roku 2001, minął 21 lat. Jest tam duży brzozowy las. Niestety nie nasz, znaczy niby to są lasy państwowe, ale to już nie są nasze lasy, więc chodzi na to, że czyich. To jeden z dziesiątków krzyży przydrożnych, zajmujemy się też większymi obiektami. To jest kaplica nad cudownym źródłem w ukraińskiej wsi Balnica w Bieszczadach. To nagrobek, którego krzyż został zniszczony podczas I wojny światowej i zakopany u stóp tego nagrobka. Myśmy ten krzyż wydobyli i postanowili jednak z tych szczątków stworzyć krzyż i stworzyliśmy, pozostawiając ślady, tam okopy wojsk austro-węgierskich i wojsk carskich. Pomiędzy nimi stał cmentarz, no i siłą rzeczy był wielokrotnie ostrzeliwany. A to jest nasza duma, którą pan profesor Janusz Snaza powiedział, że mamy tego nie ruszać, że to jest, że nie musimy aż tak bardzo pokazywać, że jacy jesteśmy fajni. To jest nagrobek państwa pruszyńskich, Józefa i Józefiny. Przy czym, jeśli pomyślą państwo, że to było małżeństwo, to od razu mówię, że nie. To wnuczek i dziadek. Znaczy wnuczka i dziadek. To ciekawe. To jest jedyny nagrobek na cmentarzu w miejscowości Pomoriany, Pomorzany. To od Pomoru pochodzi ta nazwa, nie od Pomorza. W Lwowskiej Oblasti, w Złoczyńskim rejonie. Który został celowo przez kogoś zniszczony. Ten obelisk został zrzucony z tego cokołu. Natomiast cała reszta nagrobków została tam uszkodzona i polskich, i ukraińskich podczas wycinki pięknego starodrzewa. Co niestety jest w tej chwili dość powszechną praktyką. Czy to oznacza czas? Nie, nie, absolutnie. Aha, przepraszam, tak nie byłem pewien, rozumiem. To tak niepozornie wygląda. Ale trzeba było to, cały ten nagrobek, zresztą w tej chwili w ogóle na ogół rozbieramy nagrobki do spodu i składamy je wszystkie od nowa. To już od bardzo wielu lat, ze względu na występujące w nich żelazne elementy, które wymieniamy na nierdzewne. Więc jeżeli zastajemy taki nagrobek w takim stanie, to na pewno go tak czy inaczej rozbierzemy, żeby uniknąć zostawiania w nim części, które mogą powodować zniszczenie kamienia. A elementy żelazne zawsze będą powodować takie zniszczenia. To jest ten sam, te ramiona oczywiście odnaleźliśmy, bo one zostały utrącone przez spadające gałęzie. To jest krzyż pańszczyźniany, który po latach natrafiliśmy na zdjęcie, kiedy wieńczył go oryginalny krzyż, niezachowany, więc ten krzyż wykuliśmy my samodzielnie, wolontariusze, pod moim okiem, tudzież z moim udziałem. Nie jest to skomplikowany element i jak się okazuje, no mogą go też wykonać osoby, które na co dzień nie mają absolutnie nic wspólnego z kamieniarstwem. To jest nagrobek, na który natrafiliśmy 2 lata temu i póki co to jest najstarszy nagrobek łemkowski w Polsce. Znaczy, no nie może być go poza Polską, z roku 1805. Sklejony z 67 fragmentów. To jest nagrobek w miejscowości Zakład, która nas bardzo pociąga. Cmentarz został zrujnowany przez Armię Czerwoną we wrześniu 1939 roku. Cmentarz w Zakładzie założył hrabia Skarbek, znaczy no nie on osobiście, ale który utworzył w owym zakładzie zakład dla, stąd nazwa tej miejscowości w tej chwili, zakład dla starców i sierot. Integralną częścią zakładu, który ma formę olbrzymiego pałacu, który to zakład działał do 1939 roku. Opuściło go prawie 4000 dzieci wykształconych w tymże zakładzie. No i zmarło tam jakaś trudna do określenia liczba osób starszych, które zostały na tym cmentarzu pochowane, w tym niejaki Johan Kłym,
Ukrainiec ze Stilska, najprawdopodobniej pracownik Fundacji Skarbka, która prowadziła ten zakład przez kilkadziesiąt lat po śmierci samego Skarbka. To niesamowite miejsce i też pokazujące... Wiecie, to niesamowite, sprzątać po kacapach, przepraszam, najmocniej 80 lat później. To jest dość szczególne doświadczenie, a to cmentarz niemiecki w miejscowości Martinsberg, dzisiaj idiotycznie nazywanej Marcinkowem, w masywie Śnieżnika. To, że jest daleko od ludzi i bardzo wysoko położony i że w owej miejscowości, gdzie było 100 gospodarstw, mieszkało ponad 500 osób, w tej chwili mieszkają osoby 3, powoduje, że na cmentarzu, choć jest zdemolowany, jest co naprawiać, co na cmentarzach Dolnego Śląska jest dość rzadkie, zwłaszcza tych w małych miejscowościach. Więc Robert Franke oraz Franciszka Franke znowu na nas patrzą, a my na nich, jest całkiem sympatyczny. A to jest nieznany nam obywatel Polski w miejscowości pod Kamień, którego nagrobka nie mieliśmy remontować, ale jak... I nie wiemy, jak się nazywał, wiemy tylko, że był urzędnikiem skarbowym. To z kolei Krzyż Przydrożny w Beskidzie Niskim, jeden z dziesiątków, które mieliśmy okazję naprawić. A to wystawa, która miała zostać otwarta 10 października w miejscowości Żydaczów. Proszę Państwa, w czasie, kiedy mówię, zginęło 3 ukraińskich żołnierzy, statystycznie rzecz ujmując. 10, 4 km od Żatrowa nadleciały 2 drony i zniszczyły elektrostancję. No, siłą rzeczy wystawy Magurycza nie było. To nie jest może akurat szczególny dramat. No, chciałem tylko powiedzieć, że nie mogliśmy tej wystawy pokazać, ale okazuje się, że w tej sytuacji pokażemy ją i w Żydaczowie, i we Lwowie. Więc koniec końców się odwróciło na naszą korzyść. Mam nadzieję, że... proszę wybaczyć, ale nie powstrzymam się, że Ukraina wygra, my jej pomożemy. Właściwie to ja chyba dziękuję. Przepniemy. Tak, to robię. Bardzo dziękuję. Myślę, że w dyskusji wrócimy przynajmniej do któryś z wątków poruszonych przez pana.